Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, tak pięknie pan przywitał widzów programu. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Warszawo. Dzień dobry redaktorze Sekielski. Dzień dobry, pośle Sienkiewicz. To się powitaliśmy. Mam pytanko. Ciepło jest, fajnie, nie? Tak zaczyna się jak na listopad oczywiście. No wreszcie troszeczkę się zrobiło cieplej, bo się przyzwyczailiśmy w ogóle do tego upału. Ale ja muszę powiedzieć, że jesteście niereformowalni. Kto jest niereformowalny? Hmm. Kiedyś miałem bardzo długą rozmowę o tym, dlaczego między Warszawą a Krakowem nie ma Kielc w programie pogody. A widział pan tę mapę, gdzie jest Bydgoszcz? I okazuje się, że nie ma. Nadal nie ma. Po prostu uważacie, że między Krakowem a Warszawą nie istnieje żadne województwo i nie ma 200-tysięcznego miasta, gdzie macie przecież tak naprawdę też i swoich odbiorców. Powiedział poseł z Kielc. Ja kontynuuję awanturę, którą mieliśmy z redaktorem Kuźniarem jakiś czas temu. I ostrzegam, że będę ją nadal kontynuował. No dobrze, no to ja tam powiem po programie, żeby dorysowali. A jak nie, to następnym razem sam narysuję. Po prostu jakimś pisakiem czy czymś. I to jest jakieś rozwiązanie. Po polsku nie jesteś w stanie zrobić nic systemowo. Prowizorki w Polsce, ale zawsze są na prowizorki możemy liczyć i zwykle trwają najdłużej. Co pan sądzi o tej całej, chciałem powiedzieć heca, ale to nie jest heca, afera Banasia? O co tam chodzi w ogóle? To jest taka historia, którą mimowolnie, bo nie miał takiej intencji, broń Boże, najlepiej spuentował pan prezydent Duda w swoim wystąpieniu przed nowym parlamentem. Ostrzegał wszystkich posłów, że ryba psuje się od głowy. Ale chyba nie tą głowę i nie tą rybę miał na myśli, ale w każdym razie to jest klasyczny przykład. Znaczy, jedna z najważniejszych instytucji w państwie, człowiek pod ciężkimi oskarżeniami publicznymi, ja już nie chcę ich wymieniać, bo wszyscy wiedzą, że tak naprawdę hotel na godziny, że niejasne przepływy. Chwileczkę, że hotel na godziny, żeby podróżni mogli odpoczywać w drodze. No tak, no ale to do tego za sekundę dojdziemy. I przez 2 miesiące żadnego komunikatu, żadnej odwagi stanięcia wobec opinii publicznej, dziennikarzy, konferencji prasowej, nic. PiS, który udaje, że nie ma problemu, chowa głowę w piasek, mimo że go tam sam desygnował. I ostatnio człowiek, który raportował premierowi Morawieckiemu o tym, o nieprawidłowościach w pionie pana Banasia, zwolniony. No i tak, no jeśli chcemy zobaczyć przykład ryby psującej się od głowy, to jest właśnie pan Banaś i to jest właśnie reakcja tych ludzi, którzy go desygnowali na to stanowisko, no wobec sytuacji absolutnie skandalicznej. No przecież to tak nie może być. No, coś z tym trzeba zrobić. No ale nic się nie robi. Całość odpowiedzialności spoczywa po stronie rządzących. Wczoraj. To jest ich człowiek, to była ich decyzja, to jest ich afera i oni ją mają rozwiązać. Ale okej, ale była taka sytuacja, że wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet nie wydawało się, no politycy PiS o tym głośno mówili, odcinali się od Banasia, próbowali wywrzeć na nim presję, aby podał się do dymisji. I oto mamy wczoraj komisję, która opiniuje kandydatów przedstawionych przez prezesa Banasia na wiceszefów Najwyższej Izby Kontroli i politycy PiS-u, nawet nie mrugnąwszy okiem, przegłosowują, kończą dyskusję i są za tymi kandydaturami. No to jest jakaś schizofrenia w ogóle. Nie, no to wygląda coraz bardziej, no chciałoby się powiedzieć, pociesznie czy absurdalnie, a sprawa jest poważna, bo to jest tak naprawdę jakby ktoś wziął państwo polskie i nim po prostu wycierał podłogę. No to jest historia Banasia. I to wygląda źle, smutno, przeraźliwie. No i finałem tego wszystkiego jest to, kiedy pan Banaś drewnianym głosem odczytuje suche oświadczenie, nie odpowiadając oczywiście na żadne pytania, o tym, że prowadził hotel na godziny, jakich jest pełno w Krakowie, ponieważ tysiące podróżnych przed spotkaniami pragnie odpocząć. Oczywiście. Ta godzinkę się rozprężyć w pokoju. Wchodzimy naturalnie w wesołość i ironię, a tu trzeba raczej płakać i się martwić, bo to są wszystko koszty dotyczące nas wszystkich. No, jeśli takie rzeczy się dzieją z jedną z najważniejszych instytucji w państwie, no to się można spodziewać, jak to państwo będzie wyglądało w przyszłości. Ale skąd bierze się siła Banasia? A to jest najciekawsze pytanie. Znaczy nikt tego nie wie. Jego taka nazwa
pancerny. Skąd się wzięła? No te związki zaczynają troszeczkę przypominać takie związki jak w ugrupowaniach przestępczych. Znaczy, jedni mają coś takiego na drugich, że ci drudzy nie są zdolni do jakichś gwałtownych ruchów wobec tych pierwszych. No wszystko to wygląda po prostu tragicznie. Znaczy, a co może jakoś... mieć haki na kogoś ważnego? No to w PiS-ie? Najbardziej taka narzucająca się interpretacja, nie fakty. No jeśli mamy do czynienia z takim skandalem i przez dwa miesiące nikt nie jest w stanie z tym zrobić z obozu rządzącego, to znaczy, że pan Banaś w jakiś sposób ma takie wpływy wśród rządzących, że jest właściwie przez nich chroniony z przymusu, no bo oni też mają kwaśne miny. Oni też nie są szczęśliwi z tego. No tak, ale mają kwaśne miny, po czym jest, jest posiedzenie komisji, gdzie kończą dyskusję, proszę głosowanie. Bo na samym końcu chodzi o to, żeby NIK był nasz. No to będzie nasz przez posła Opiołę, przez zastępców, a tam Banaś sobie będzie spokojnie pobierał pensję pewnie dalej, bez żadnych konsekwencji. A czy widzi pan, wie pan jeszcze jedna rzecz? Tak. Premier, który mówi, że przez ileś dni nie ma czasu, żeby przeczytać raportu. No to jest w ogóle skandaliczne. A na samym końcu mówi, że właściwie go chyba nie przeczyta, czy coś takiego, że jeszcze nie przeczytał. Znaczy, największa afera w Polsce ostatnich miesięcy, człowiek, który jest naturalnym partnerem każdego rządu ze względu na to, ale który ma dostęp do wielu tajemnic. W ogóle. Ma dostęp do wielu tajemnic i premier mówi, że on jeszcze nie miał czasu zapoznać się z raportem i może po weekendzie, a może w ogóle, może na końcu wyjdzie i powie, nie przeczytam tego raportu. Tak. I co mi zrobicie? Raz, dwa, trzy, moje szczęście. No tak, tylko jak można to prawnie rozwiązać? Jak można sprawić, by prezes Banaś przestał być prezesem Banaś? Ścieżka, to prawda, że konstytucja w pewnym sensie broni szefa NIK-u. Szef NIK-u jest zabezpieczony na wielu poziomach. Ale prawdę mówiąc, można to zrobić ustawą. PiS potrafił kiedyś przyjmować ustawę 24 godziny. To prawda. Szło im to świetnie. Dlaczego nie można zrobić ustawy o tym, o sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących prezesu NIK-u? Nie wiem, nadzwyczajną ustawę o NIK-u. No pozwala to jakoś rozwiązać, przydaje pretekst prawny do rozwiązania. Ja znam ten argument, ale to mogłoby być niekonstytucyjne, powiedzą na to koledzy, czy konkurenci, czy przeciwnicy z Prawa i Sprawiedliwości. Mój Boże, niekonstytucyjnością byśmy się przejmowali? Przecież ten Trybunał Konstytucyjny jest w 100% kontrolowany przez PiS. De facto w sensie prawnym, funkcjonalnym nie istnieje, mimo że prawnie istnieje. Gdzie tutaj problem? Gdzie ta wszechmoc PiS-u w państwie? Trzeba ustawę? 24 godziny. Trzeba pozytywne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Jest. Od tego jest pani Przyłębska. Są w stanie to zapiąć i rozwiązać w sekundę. Nie robią tego. A może ta sprawa, tak się zastanawiam głośno, ta sprawa z pancernym Marianem, to jeden z dowodów na to, że jednak w PiS-ie dzieje się źle. W tym sensie, że tam jednak te walki frakcyjne i przepychanki rozmaite sprawiają, że właśnie choćby to, o czym pan mówi, czyli ta maszynka do głosowania, ekspres legislacyjny nie działa, bo być może właśnie ktoś tutaj broni prezesa, a ktoś inny nie ma wystarczająco dużo szabli, aby przegłosować jakieś zmiany. Jak pan myśli? No, powiem tak. Po wygranych przez PiS wyborach znalazłem się na sali sejmowej pierwszy raz w życiu w takiej roli i muszę powiedzieć, że posłowie z PiS-u nie wyglądali na obóz zwycięski. Znaczy nie mieli min obozu zwycięskiego. I historie z tymi skrzydłami, gdzie z jednej strony Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski mruga do środowisk ekstremistycznych i jego prokuratura mu podległa, no to umarza wieszanie portretów posłów na szubienicach. Z drugiej strony Jarosław Gowin, który chce się rozwijać w wielkomiejskiej klasie średniej i przedsiębiorców, no te skrzydła zaczynają być coraz bardziej nie do pogodzenia i mam wrażenie, że PiS powolutku się znajduje w szpagacie. Jeszcze nie słychać trzasku pękającego materiału, ale jesteśmy blisko.
do tego wszystkiego jakieś uwarunkowania wewnętrzne, rzeczywiście, jak, nie wiem, jakiejś organizacji, już nie chcę już powiedzieć jakiej, to wszystko to wygląda naprawdę źle. Ale co mnie to tak naprawdę obchodzi jako obywatela? Nie mówię o tym, że jestem oprócz tego posłem opozycji. Znaczy, to jest taka kryminologia. Rozumiem pan? Mam taką skłonność wobec władzy, która zmonopolizowała państwo w ogóle, prowadzić takie domniemania, jak dawniej prowadzono za czasów Związku Sowieckiego w sprawach kremlowskich. Czy frakcja tam, nie wiem, towarzysza Czernienki jest silniejsza od towarzysza tam Gorbaczowa? A to zawsze w polityce. Co to ma za znaczenie? Nie, no ma. Bo od tego zależy sprawne rządzenie państwa. Ale proszę pana, ono nie jest sprawne niezależnie od tego, czy oni są zwarci, czy oni są rozsypani. Znaczy, 4 lata niszczenia państwa polskiego jest dowodem na to, że wszystko jedno, czy oni są zebrani, czy oni są rozproszeni, na jedno wychodzi. No ale z pańskiego punktu widzenia powinno to mieć znaczenie, bo im bardziej podzielone Prawo i Sprawiedliwość, im bardziej tam trzeszczy i zgrzyta, tym dla opozycji lepiej chyba. Ma pan rację, ale w tym wszystkim jest jeszcze jeden element. To znaczy, odpowiedzialna opozycja może się cieszyć z kłopotów rządzących, ale nie może się cieszyć z poniżania i kłopotów państwa polskiego. A te rzeczy niestety zaczynają być ze sobą coraz ściślej połączone. Znaczy, kryzys Banasia to nie jest kryzys jakiegoś pana Banasia. To jest potężny kryzys instytucjonalny państwa polskiego. Problemy, jakie PiS generuje w zakresie obronności, prawa, sądów, to nie są problemy jakiegoś pana Błaszczaka czy Ziobro. To są problemy państwa polskiego, których skutki będą wieloletnie, o ile nie będą szły w dekady. Znaczy, my z tego wyjdziemy słabsi, a nie silniejsi. I ta radość posła opozycyjnego, fajnie mają kłopoty, jest, prawdę mówiąc, trochę niewłaściwa, bo ja bym chciał, żeby odszedł PiS. Ale uważam, że powinno się to odbywać w normalnym procesie wyborczym. A nie dlatego, że państwo polskie przeżyje taki kolaps, że ludzie ich po prostu wyniosą z tych gabinetów. Ale wyobraża pan sobie taką sytuację? Że może dojść do wcześniejszych wyborów, że ten rząd nie przetrwa? Może być tak. Może być tak i to myślę, że w dużej mierze zależy od wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie będą niczym innym, jak tak naprawdę odpowiedzą na pytanie, czy ten rząd i czy ten w ogóle układ władzy jeszcze się cieszy jakąkolwiek legitymizacją. Wybory parlamentarne, wie pan, one mają troszeczkę inną dynamikę. To inna symbolika w tym bierze udział. Wybory prezydenckie są czymś innym. I myślę, że od tych wyborów prezydenckich będzie bardzo dużo zależało. To kto będzie kandydatem Platformy? A 14 będziemy dowiedzieć. I właśnie cała ta historia jest historią, która ma swoje zakończenie jednego dnia w formie głosowania, w formie uchwały, głosowania, wyboru. Ten albo ta. No i prawdą jest, kogo wszyscy mam swojego faworyta, ale nie będę zdradzał się do 14. Będę głosował. Dlaczego w sposób tajny. Taką mam zasadę. Dlaczego wy się wszyscy wstydzicie mówić o tym, kogo jedni popierać? O tym mówią, nie, jedni o tym mówią otwarcie, jedni uważają, że to jest kwestia głosowania i że zostaną z tym do 14. 14 oczywiście będę mówił, dlaczego poparłem tą osobę, a nie inną. Nie ma problemu. Ale proszę zwrócić uwagę. Najpierw jest mowa o tym, że ale właśnie po co te prawybory, a że niepotrzebne. Potem się okazuje, że jednak są. No i nagle... No to dobra, będą prawybory, ale część komentatorów mówi, ale to będzie taka fikcja, no aklamacja i po co robicie tą szopkę. Okazuje się, że w finale to nie jest szopka, że jest dwóch kandydatów, a pan redaktor się z ciekawością mnie dopytuje, za kogo pan będzie głosował. No ale oczywiście, że jest to bardzo ciekawe. No właśnie. Kiedy się robi ciekawie? Robi się ciekawie wtedy, kiedy sytuacja nie jest oczywista. I po to są właśnie prawybory. Po to jest to, żebyśmy mogli wybrać kandydata, który będzie miał za sobą większą emocję, większą liczbę głosów, który będzie miał tym samym większe szanse w wyborach prezydenckich. Więc mam wrażenie, że ten mechanizm fajnie działa. Bardzo się cieszę na tego 14. Bo to będzie jakiś taki rodzaj
no, innej Polski. Znaczy w tym sensie, że nie mamy do czynienia z Partajtagiem, gdzie wszystko jest pięknie ułożone, na końcu wychodzi wódz, cała sala wstaje i przez aklamację przejmuje to, co on ma do powiedzenia, czy proponuje. Tu chodzi mi o realną walkę polityczną. W demokratycznym ugrupowaniu, które jest alternatywą wobec tych formacji politycznych, które, w których, no nazwijmy je w skrócie wodzowskich. A wódz się powinien zmienić w Platformie? A to jest następny krok. To jest następny krok, czyli wybory szefa Platformy. I dobrze, pan wie, że w tej sprawie będzie i kampania, i trwa twarda walka polityczna wewnątrz Platformy o przywództwo, jak w każdej normalnej, demokratycznej partii, w demokratycznym państwie. To znaczy, polityka polega na tym, że trzeba przekonać innych ludzi do swoich racji. I nie można tego robić za pomocą nakazów, administracyjnych działań, tylko po prostu demokratycznie. I ale pan uważa, że się powinien zmienić lider, przewodniczący? Wie pan co, to nie jest taka prosta historia, ponieważ ja znam te głosy, które mówią o tym, że Schetyna musi odejść. A równocześnie ta cała opowieść jest opowieścią nie tyle o Schetynie, ale bardzo często jest niczym innym jak formą innego krytycyzmu wobec Platformy w ogóle. Tylko, wie pan co, no, cała rzecz się sprowadza do tego tajemniczego słowa przywództwo. Przywództwo to nie jest człowiek, to jest raczej rodzaj oddziaływania na emocjach. I czy Grzegorz Schetyna będzie w stanie jeszcze przyciągnąć te emocje do siebie, czy nie, to się właśnie odbywa w tym demokratycznym systemie. No dobrze, ale jak dlatego te reguły są fajne. Dobrze, ale jak pan uczestniczył, był pan na sali posiedzeń Sejmu, kiedy było exposé premiera i później wystąpienia w imieniu poszczególnych klubów odnoszące się do tego exposé, to nie łapał się pan za głowę, jak pan słuchał Grzegorza Schetynę, a później wchodzi Zandberg, który jest w ogóle, wystąpił 10 razy co najmniej lepiej od lidera Platformy. Mm-hmm. No tak, tylko jeśli retorykę weźmiemy za treść, ale w dzisiejszych czasach to też jest ważne. No tak, tylko to, co mówił pan poseł Zandberg, z punktu widzenia mojego było o wiele bardziej niepokojące, równie niepokojące jak te bajki, które opowiadał pan premier Morawiecki. To znaczy, damy jeszcze więcej niż wydajecie. Tymczasem w polityce jednak istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za słowo. Znaczy, ktoś musi wypracować to, żeby dawać. Okay, i nagle się okazuje, że powstał sojusz świetnie ubrany retorycznie w przypadku lewicy i doskonale udrapowany bajkowo w sytuacji premiera Morawieckiego, ale te dwa głosy były identyczne. Wiecie co? Jeszcze będziemy więcej dawać, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No dobrze, tylko na końcu jest człowiek, który pracuje, ma działalność gospodarczą, który w pewnym momencie zamknie tą działalność gospodarczą, zwolni ludzi, przestanie płacić podatki. Ale ja teraz nie chcę, żebyśmy... I dopiero wtedy będzie mieć zabawę. Panie pośle, proszę ale mnie ja nie chcę... przekonywać. Nie, panie pośle, nie, ale ja nie chcę. Nie pan do peanów na temat sprawności nie. retorycznej pana Zandberga. Chodzi mi o bo to. Bo mnie treść interesuje, dobrze. A nie. Chodzi mi o to, że wystąpienie Grzegorza Schetyny pokazało, że ani on, ani Platforma nie wymyśliły nowego pomysłu na to, jak do siebie przekonywać wyborców, jak punktować PiS. A do tego Grzegorz Schetyna wygłosił je fatalnie, jako mówca. Stąd moje pytanie. Znaczy, po pierwsze, wcale mi się nie wydaje, że pana ocena jest w tej sprawie. To jest moja ocena. Sprawiedliwa, dokładnie. Po drugie, to jest trochę tak, panie redaktorze, że jeśli PiS zaczyna demolować instytucje państwa i robić rzeczy, o których sami piszecie, że wołają o pomstę do nieba i mówicie, a gdzie jest w tej sprawie opozycja? I opozycja wychodzi i mówi, panie Morawiecki, pan mówił o tym i o tym, ale tak naprawdę problem, z jakim się pan mierzy, to są sądy, to są naruszania reguł państwa. Wszystko to, co przez 4 lata było istotą rządów PiS-u. I wtedy mówicie, nie, to już nie jest ważne, my wizji znowu chcemy. No, Donald Tusk kiedyś miał takie powiedzenie, chcesz mieć wizję, idź tam do
lekarza. No, masz wizję, iść do lekarza. Znaczy, na coś się zdecydujcie. Znaczy, albo chcemy skutecznie walczyć z PiS-em i puentować te rzeczy, które on tak naprawdę robi na co dzień, albo chcecie mieć cudowne opowieści, świetnie ubrane retorycznie, o jakiejś cudownej przyszłości, gdzie wszyscy będą pływać w basenach z pieniędzmi. Ale czy pan oczekuje, panie pośle, wolę twardą politykę, która mówi, jak opozycja widzi i że nie odpuszcza PiS-owi w tym, co on robi w Polsce. I jest to dla mnie o wiele bardziej przekonywujące, niezależnie od form retorycznych. Dobrze. Ja rozumiem, że oczekiwałby pan, żeby powstał front wsparcia Platformy Obywatelskiej. Nie, nie potrzebujemy frontu. Potrzebujemy po prostu tego, żeby zauważyć, że to jest największa partia polityczna i ona naprawdę nie cofa nogi w tym meczu. W żadnym momencie. I tę pracę, którą przez 4 lata bardzo często lekceważono, pisząc o Platformie, potem o Koalicji Obywatelskiej, jednak ktoś wykonał. Jednak jak się mówi, no nie, no to nic nie, a pani poseł taka i taka, a no tak, rzeczywiście, a taki poseł, a świetnie, rzeczywiście, znakomity, kompetentny. No a to rzeczywiście dzięki niemu wiemy to i to. No dobrze, a co jest według pana największym osiągnięciem ostatnich lat Platformy Obywatelskiej? Po pierwsze, niecofnięcie się w sytuacji absolutnego kryzysu państwa, umiejętność odważnego punktowania rządzących, a jeśli trzeba było dać świadectwo wprost, obecność czy na ulicach, czy w Sejmie w formach protestu, które pokazywały, że nie ma w Polsce zgody na to, co się dzieje. Że to jest, że to nie dzieje się w imieniu wszystkich Polaków. I nikt w tym nie jest w stanie zastąpić opozycji parlamentarnej. Tymczasem ta opozycja parlamentarna była i na ulicach, i w okupacji mównicy sejmowej. Próbowała wszystkich atomowych narzędzi, jakie daje regulamin Sejmu, który zresztą potem pod wpływem tego, jak pan pamięta, został szybciutko zmieniony. No jest jakiś powód, dlaczego poprzedni marszałek Sejmu w ramach represji pozbawił posła Nitrasa dochodów i cały klub się na niego zrzuca. Nie zrobił tego dlatego, że poseł Nitras nic nie robił albo był łagodny wobec PiS-u. Jest jakiś powód, dlaczego uwielbiacie Izeleszczynę. Uwielbiacie. Tak, no oczywiście, bo jak wychodzi, to wszyscy wiedzą, że to jest 100% kompetencji. I jest jakiś powód, dlaczego Krzysztof Brejza uchodzi za jednego z najbardziej dociekliwych posłów w historii polskiego parlamentarzystów. No bo jest bardzo pracowity. I wszystko to się odbywa w tej jednej partii, ale ta partia jest taka... Zrobilibyście coś. No, wie pan co, no jest pewien sposób takiej rozmowy między politykami a dziennikarzami, który zawsze jest listą wzajemnych żalów i pretensji. Proszę się nie dziwić, ja występuję też w pewnej określonej roli. No, zaczepił pan moich kolegów i informację, w której uczestniczę, to ją naturalnie bronię, bo taki mam odruch, ale tak naprawdę jestem o tym przekonany, że nie można lekceważyć tego dorobku i mówić, ach, no i co, PiS należy. No dobrze, ale skoro jest tak dobrze, jeśli chodzi o działalność Platformy, to dlaczego jest tak źle, jeśli chodzi o wybory, wyniki wyborcze? To jest podstawowa siła PiS-u. To jest ten mur, który jest zbudowany poza dużymi miastami, poza metropoliami. Ten mur został wznoszony cegiełka po cegiełce przez media, na które idą miliardy. I ja się stykałem w kampanii z tym murem. Stykałem się z ludźmi, którzy mieli zupełnie ogląd rzeczywistości, nie co do przekonań, bo ja przekonania szanuję nawet odmienne i do jednych z najlepszych rozmów należały rozmowy z zwolennikami PiS-u, po których mogliśmy sobie podać ręce. Uważałem to za strasznie ważne. Ale nagle się okazuje, że ludzie, którzy wiszą na mediach publicznych i nie mają żadnych innych alternatywnych mediów, żyją w jakiejś rzeczywistości na Marsie. Znaczy, oni w ogóle nie wiedzą o tym, co się w Polsce dzieje, bo nie znają faktów, które się w międzyczasie... Znaczy, wiedzą, że jest bardzo dobrze, znaczy, a będzie tylko lepiej. Afera Banasia w ogóle do nich nie dotarła, podobnie jak dziesiątki innych w top rządzących. Żyją w tej alternatywnej rzeczywistości, którą stworzył Jacek Kurski za pieniądze publiczne, który formatuje mózgi ludziom codziennie od rana do nocy. Potem się dziwimy, że rany, ale tam jest taka przewaga. Przypuszcza pan, że to jest główna siła? 2 miliony ludzi w Polsce nie mają dostępu do żadnych innych mediów oprócz publicznych.
No tak, ale, więc, ale na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało swoje... 9 milionów. Tak, to prawda, no ale widzi pan, rozmawiamy tak naprawdę o tym, że PiS zdjął te 7% i to zadecydowało o jego przewadze, bo miał ten swój elektorat, który był zawsze, ale ten swój elektorat plus tak naprawdę uczynił tę różnicę. No, nie mówiąc już o tym, że zwracam uwagę, panie redaktorze, że gdyby nie DONT, system przeliczania głosów, to w Polsce w ostatnich wyborach parlamentarnych więcej ludzi zagłosowało na opozycję. Łącznie. Polska jest podzielona, z lekką przewagą dla opozycji. Ale system, w którym się to odbywa, ten system przeliczania głosów, nie może tego przełożyć na wynik. Mamy teraz okres, w którym ten mur trzeba przesuwać. I przesuwać go nie w kampaniach wyborczych, tylko przesuwać go w codziennej pracy w okręgu z ludźmi i to nie polegającymi na tym, że się spotykamy ze swoimi zwolennikami. Tylko w salce, gdzie jest 5 osób, bo to jest zawracanie głowy. A pan się spotyka z wyborcami PiSu, tak? Tak. I jak wyglądają takie spotkania? Robię spotkanie dla wszystkich mieszkańców i przychodzą tam i zwolennicy PiSu, i Platformy, i ludzie, którzy w ogóle nie są politycznymi, bo są ciekawi, bo się coś dzieje. To ile takich spotkań w miesiącu pan robi? No, zrobiłem ostatnio dziękczynne. Będę się starał robić dwa spotkania w miesiącu. Jestem po pierwszym, po wyborach. Muszę powiedzieć, że było bardzo fajne. 2,5 godziny. I ten moment, kiedy nagle ludzie zaczynają między sobą rozmawiać. W Jędrzejowie zresztą. W Jędrzejowie, który był absolutnie pisowskim powiatem, z olbrzymią przewagą PiSu, który wszyscy mówili, wiesz, to jest stracone w ogóle. Ja tam dostałem 1700 głosów. Ja pojechałem podziękować tym ludziom, którzy na mnie głosowali, ale przy okazji zaprosiłem wszystkich, którzy chcą przyjść. I się zaczyna taka normalna, fajna rozmowa. Z pretensjami oczywiście, z trudnymi pytaniami, ale też z pytaniami, na które bardzo chcą ludzie usłyszeć odpowiedzi. To jest tak naprawdę przesuwanie muru, a nie spotykanie się ze swoimi zwolennikami. Trzeba być gotowym na to, że na salę przyjdzie 2 ludzi, którzy, czy troje, czy 5, którzy są z PiSu i zadadzą trudne pytania. Ja mam na tym klepisku publicznym umieć na te pytania odpowiedzieć, nie obrażając ludzi, którzy zadają te pytania i nie atakując ich za to, że są innych poglądów niż ja. To jest tak naprawdę jedyna szansa przesuwania tego muru. Jak pan ocenia decyzję Tuska, że nie chce kandydować? No Donalda jako Tuska? Bardzo trudną i bardzo odpowiedzialną. Trudną... Ma pan żal? Nie. Nie mam żalu, no to po prostu znam wagę i ciężar tej osoby dość dobrze, no taki polityczny, ale też taki, no, etyczny. Czy to jest taka czysta odpowiedzialność? Ja wiem, moi drodzy zwolennicy, mówi Tusk, że bardzo byście chcieli, żebym przyszedł i walczył. Ale ja wam w tej walce nie pomogę, ponieważ jestem obciążeniem w tej walce. Nie przyciągnę ludzi, którzy decydują o wygraniu. I to trzeba mieć naprawdę i odwagę, i jakąś taką, no, wyjątkowy taki dar patrzenia trzeźwo na rzeczywistość, żeby mieć odwagę wyjść, powiedzieć to do ludzi, powiedzieć, że rezygnuję, ponieważ wiem, że byście zrobili hura, ale na końcu razem byśmy przegrali. Do tego wszystkiego to skrócił termin, bo miał to pierwotnie powiedzieć po zakończeniu w grudniu, po czym wszyscy czekali na jego decyzję i nic nie można było robić po naszej stronie. Więc po prostu skrócił termin po to, żeby otworzyć tę możliwość, którą właśnie w tej chwili mamy, tak, prawyborów kandydata w Koalicji Obywatelskiej. Myślał pan o tym, żeby zostać szefem Platformy? Nie. Dlaczego? Z taką pasją, jak pan mówi. Wie pan co? Bo przekonaniem. Bo ja się słabo... Retorycznie zdecydowanie lepiej niż Grzegorz Schetyna. Wie pan co, ja się kompletnie nie potrafię odnaleźć w tych partyjnych
grach, to trzeba umieć. Kierował pan niezłym żmijowiskiem w postaci ministerstwa. Wie pan co, żmijowisko to jest, prawdę mówiąc, miejsce, w którym chętnie włożyłbym rękę w porównaniu z jakąkolwiek partią polityczną. To jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Rozumiem. I tego się ludzie uczą całe życie. Ja tego nie potrafię. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Wielkie dzięki, miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.